Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na kanale Jana Pińskiego, Tomasz Szwejn. Szanowni Państwo, dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam o jednej z nierozliczonych, niezwykle ważnych afer służb specjalnych PiS i nie tylko służb specjalnych. Afera dotyczy kwoty 500 milionów euro. Dobrze Państwo słyszycie, 500 milionów euro. Szanowni Państwo, w 2017 roku otrzymałem informację, że grupa oficerów ABW usiłuje w zamian za zwolnienie zatrzymanej w banku PKO SA kwoty 500 milionów euro, żądała gratyfikacji finansowej. W ramach jeszcze tej gratyfikacji powoływali się podobno, ja z tymi oficerami rozmawiałem, dlatego ja mówię podobno, powoływali się podobno na to, że mają świetne relacje w kancelarii pana prezydenta Dudy i mogą, jak to się mówi, załatwić ułaskawienie pana prezydenta. To się zrobiła niezwykle ciekawa. Otrzymałem zgodę na to, żeby dalej to robić i umówiłem się z takim panem Albańczykiem. Tak będę go nazywał. Przyjechał pan Albańczyk, pokazał mi dokumenty, przekazał mi dokumenty, rzeczywiście to była kwota 500 milionów euro, która została przesłana z jednego z tak zwanych azjatyckich rekinów gospodarczych do Polski na jakieś przedsięwzięcie. No, dokumenty na pierwszy rzut oka wyglądały w porządku. No, szanowni Państwo, tylko ta kwota robiła olbrzymie wrażenie. Odebrałem te dokumenty, rozmawiałem z tym panem Albańczykiem. Ten pan Albańczyk bardzo chciał tutaj jeszcze podbudowywać się i mieć taką mocną pozycję w rozmowie i twierdzi, że przecież, bo pan Albańczyk myślał, że my z kolei pomożemy, skoro tam ci oficerowie chcą tak wygórowaną kwotę, to my może weźmiemy mniej, a może będziemy bardziej skuteczni, bo to długo trwa i my te pieniądze odblokujemy. Szanowni Państwo, pan Albańczyk, tak go będę nazywał, pan Albańczyk powoływał się, że on ma świetne relacje, że w Albanii bliski członek jego rodziny jest zastępcą prokuratora generalnego, że on jest od dawna w Polsce, rzeczywiście w Polsce prowadził przedsiębiorstwo i uwiarygodnieniem jego pozycji było to, że on twierdził, że on bardzo pomagał w kampanii wyborczej pana Jarosława Kaczyńskiego. Szanowni Państwo, no temat niezwykle istotny. Cała teczka dokumentów. Przesłałem te informacje i porozmawialiśmy i na początku powiedziano, żebym dalej z panem Albańczykiem rozmawiał. I wyobraźcie sobie Państwo, że przyjechał pan Albańczyk na drugie spotkanie, rozmawialiśmy o szczegółach, dalej ta sprawa miała się toczyć. Ja prosiłem, żeby otrzymać w tej sprawie jakieś wsparcie, bo zostałem sam i sam musiałem decydować, sam musiałem robić. Byłem bardzo zdziwiony, do tej pory tak nie było. I tutaj nagle okazuje się, że pan Albańczyk na kolejnym spotkaniu, które umówił, nie przyszedł. Przestał odbierać telefony, ewidentnie został ostrzeżony. Ja nie mogłem tych materiałów przesłać wtedy, jak uważałem, mailem. Chciałem się spotkać z oficerami i przekazać im te materiały. No już nie miałem takiej możliwości. Unikano mnie jak ognia. Mimo wszystko ja umówiłem się z oficerami, tym razem z delegatury w Lublinie, między innymi z jednym z zastępców szefów CBA w Lublinie, który słynął, że jest świetnym, takim bardzo dobrym znajomym pana ministra Bejdy.
i w ogóle tutaj no jego relacje w CBA są bardzo, bardzo takie mocne. Pokazałem mu te dokumenty, on mówi, że przejmie to nieformalnie, dziwi się, że tak jest i oni to będą robić. Dobrze, no, nie ma problemu, ale mówi, ja nie mogę od ciebie, ty formalnie musisz je przekazać do Warszawy. Ja tylko wiem już, ja sobie mam kopię tego i musimy dalej działać. Szanowni Państwo, co się dzieje dalej? Dalej? Umawia mnie na spotkanie wysłannik szefa CBA. I wysłannik szefa CBA, ja mu mam przekazać te dokumenty oficjalnie, on mówi, że on ode mnie nie przyjmie dokumentów. On ode mnie dokumentów nie może i on ich nie chce. W ogóle nie chce ich oglądać, nie chce ich przyjąć. Natomiast ze mną już jest bardzo poważny problem, bo rzeczywiście zostałem zdekonspirowany, wtedy kiedy zostałem zdekonspirowany przez Piotra Nisztora i trzeba mnie no, zakonspirować inaczej, trzeba to zrobić. W związku z czym ja mówię, dobrze, nie ma problemu, to może zróbmy tak, że sprzęt, który miałem ja odwiozę, umówiłem się następnego dnia, odwiozłem sprzęt. Mowa była, że w styczniu działamy, wracamy do pracy. W styczniu zostałem aresztowany. Ja teraz zadaję pytanie. To są tylko suche fakty, Państwo sobie je zinterpretujecie. Znacie Państwo mechanikę działania mediów PiS. Przecież jeżeli zajęliby pół miliarda euro, no to przecież trąbiliby we wszystkich mediach, że mają pół miliarda euro, że świetny wynik. Poza tym jest tutaj jeszcze jeden kłopot. No przecież zajmując takie pieniądze, trzeba również rozmawiać z różnymi międzynarodowymi instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Przypominam Państwu tylko, ja oczywiście niczego nie insynuuję, ale te pieniądze, tak powiem, fizycznie zajął ówczesny szef PKO SA, bliski, bardzo bliski znajomy pana Witolda Ziobro, brata pana ministra. Jak widzicie Państwo, do tej pory nie mamy żadnych informacji i tutaj, dlaczego ja dzisiaj o tym mówię? Ponieważ otrzymuję takie zawalowane, takie bardzo grzeczne ostrzeżenia, żebym przestał, bo to jest poważna sprawa. Jak widzicie, między innymi za pośrednictwem Państwa zwracam się tutaj do tych ludzi i mówię, nie, ja nie przestanę. Ja nie widzę powodu, dlaczego społeczeństwo ma nie mieć tej wiedzy. Co się stało z kwotą pół miliarda euro? Wy cały czas macie jakoś, wykrążycie wokół tego pół miliarda euro. Kara pół miliarda dolarów w Orlenie. Piątka z przodu, czyli 50 tysięcy, które Jarosław Kaczyński przyjął od pana Bittingera, członka swojej rodziny. I tutaj jest te pół miliarda euro, o których nikt nie mówi. One zostały zajęte. Były na rachunku bankowym. Co się z nimi stało? Ja już panów uprzedzę, a szanowni państwo, właśnie za pośrednictwem was. Jeżeli wy chcecie opowiadać jakieś rzeczy, że te pieniądze poszły na jakiś fundusz operacyjny, czy jakieś inne rzeczy, to każdy sobie wygoogluje i zobaczy mniej więcej fundusz operacyjny i jakie to są kwoty. Fundusz operacyjny to może być tak, że służby działają jak jakiś Janosik. Zabezpieczą sobie w Polsce pieniądze, bo rozumiem, inaczej była z wywiadem. Wywiad to jest taki, że tak powiem, Janosik i po prostu, no mówiąc brzydko, zdobywa pieniądze za granicą, ale u siebie nie. I zabezpiecza w Polsce pieniądze i o tym cisza. Nic się nie dzieje. I to jest właśnie między innymi jeden z powodów, dla którego wy chcecie zrobić na przykład wariata, albo chcecie doprowadzić do pierwszej sprawy, która pod absurdalnymi zarzutami stwierdzi, że ja zostałem skazany nawet pierwszoinstancyjnie jakoś tak za fałszywe zeznanie.
Dotyczy to tej sprawy, którą już sąd wielokrotnie łączył ze sprawą, która jest w sądzie okręgowym, która nie może ruszyć. Później pani sędzia Konopka, wygooglujcie sobie państwo, była uprzejma, teraz już bez mojego udziału, absolutnie o tym nie wiedziałem, znowu tę sprawę rozłączyć po to, i tutaj chce się bardzo szybko mnie skazać, że ja mówię, że ja byłem skazany za fałszywe zeznanie. Sprawa dotyczy tego, że wtedy, jak już opowiadałem państwu przy moim pierwszym aresztowaniu, bez zgody prokuratora wręczono mi, znaczy włączono telefon na głośno mówiący, no i namawiano mnie do pomawiania pana Donalda Tuska, pana ministra Bondaryka i pana ministra Wojtunika. No, szanowni państwo, twierdzono, że rozmawia ze mną ówczesny wiceszef CBA, pan Grzegorz Ocieczek. Ja tak po wyjściu z aresztu od razu zawiadomiłem o tym przestępstwie. Uzgodniłem z panią mecenas, że nie będę wcześniej zawiadamiał, bo o mnie się osłubali, co będzie w więzieniu. Ja byłem na wolności i o członków mojej rodziny. Zawiadomiłem o tym przestępstwie i wyobraźcie sobie państwo, funkcjonariusze potwierdzają. Był taki telefon, przetrzymywano mnie inaczej niż innych ludzi, czyli na sali sądowej nie siedziałem, w tym tak zwanym sieczkarniku, ale wiecie dlaczego ja miałbym składać fałszywe zeznania? Bo do tego telefonu przyznał się obecny wiceszef CBA, pan Karpeta. Czyli miałbym skłamać, czy tak, człowiek, który jest skuty, aresztowany, w sposób bezprawny, bez wiedzy prokuratora, wręcza mu się telefon z propozycją niezwykle ważną. No, ta propozycja dotyczy obciążania niewinnych ludzi. I ja fałszywie zeznałem, że nie zorientowałem się, że to jest pan Karpeta, a nie pan Ocieczek. Dlatego złożyłem fałszywe zeznanie. Także już sami państwo sobie możecie to wytłumaczyć, jak działało nas państwo PiS. Chodzi to o potrzebę medialną, że no przecież ten człowiek został skazany za fałszywe zeznania, za składanie fałszywych zeznań. Nikt nie bierze pod uwagę tego wątku, pomimo tego, że wcześniej toczyła się sprawa, że rzeczywiście wręczono mi i składano mi propozycje, które są niezgodne z prawem. Potwierdzono ten telefon. Więcej, no pani prokurator nie mogła już niestety znaleźć bilingów i nie mogła znaleźć bilingów, kto dzwonił. Wielokrotnie ten funkcjonariusz dzwonił. On przyznał, ten funkcjonariusz, że była taka sytuacja. Także dlatego to państwu mówię, ponieważ zrozumcie, nikogo więcej nie zastraszycie. Ja się nie boję. Jak pamiętacie, tu gdzie przebywałem, spalono samochody, jednym musiałem palącym się wyjechać, usiłowano podpalić dom, straszono moją rodzinę, polano psy substancją żrącą. Zmieniło się coś? Sądzicie, że teraz się zmieni? Nie, teraz. Skoro jak wy znowu w taki delikatny, zawoławany sposób tłumaczycie mi, że już no, naprawdę wkraczam na taką niebezpieczną ścieżkę, to żebym no, już nie szedł tą drogą. Nie, to się społeczeństwu należy. Jeszcze raz pytam, co się stało z kwotą 500 000 000 euro zabezpieczoną od, no wy twierdzicie, przestępców, ludzi z włoskimi paszportami, która została zabezpieczona w banku PKO S.A. Ta informacja się po prostu społeczeństwu należy. Dziękuję państwu za uwagę, przepraszam za tę moją prywatę, ale wy jesteście naszą tarczą i obroną, bo im więcej ludzi zna tę sprawę, to my jesteśmy bardziej bezpieczni z Jankiem, a zastraszyć się nie damy, to wy codziennie pokazujecie, jacy jesteście słabi, jesteście po prostu bandą oszustów i złodziei. I mówię to z pełną odpowiedzialnością za słowo. Chciałbym państwu teraz jeszcze polecić historię na weekend. Szanowni państwo, redaktorem
naczelnym jest Aleksander Piński. I tutaj w historii na weekend chciałbym Państwu polecić w szczególności materiał ulubiony wynalazca FBI. Chodzi o pana Nikolę Tesla i czego rządowi agenci szukali w biurze Nikola Tesli po jego śmierci. I teraz dzięki Nikoli Tesli mamy radio, telefonię komórkową, pilota do telewizora i wiele, wiele innych przedmiotów codziennego użytku. W maju 1888 roku Tesla opatentował wynalazek, który uczynił go bardzo zamożnym człowiekiem. Silnik indukcyjny zasilany prądem. Tesla nigdy nie otrzymał Nagrody Nobla, podobnie jak jego wielki rywal Edison. Bardzo ciekawy artykuł. Bądźcie Państwo uprzejmi go przeczytać. Chciałbym Państwu jeszcze polecić naszą książkę Kamiński. I na przykład tutaj z tej książki dowiecie się znowu kolejnej afery, o którą mnie oskarżano, jak wiecie, w mediach, i później okazało się, że to nie ja. No tak jakoś dziwnie. Jak CBA okradło CBA? Chodzi tutaj, w połowie stycznia 2020 roku ujawniono, że z funduszu operacyjnego Centralnego Biura Antykorupcyjnego zniknęły miliony złotych. Zatrzymano księgową, a całą sprawę próbowano bagatelizować. Afera obciąża konto Mariusza Kamińskiego, który przynajmniej od jesieni 2017 roku miał wiedzę na temat tej kradzieży. My mówiliśmy, jaki był mechanizm tego słynnego miliona złotych, o czym później TVN zrobił materiał. Sprawa stała się głośna w 2017 roku. Pisał o niej Piotr Misztor, dziennikarz pracujący z CBA. Publicznie oskarżył Tomasza Szwegierta, formalnie wymieniając jego nazwiska, ale dając wystarczająco dużo informacji, które pozwalały identyfikować. Jak widzicie Państwo, okazało się, kto kradł ten fundusz, i to pani kasjerka nie wyniosła wszystkiego. To mam nadzieję, że niedługo już w wolnej Polsce wyjaśnimy te wszystkie sprawy. Tak samo jeszcze raz powtarzam, co się stało z 500 milionami euro. To nie jest parę groszy, to są poważne pieniądze. Bardzo Państwu dziękuję. Do widzenia.